Witajcie kochani. Dzisiaj druga część na temat kosmetyków Fenome. Słuchajcie, nie będę powtarzała się o pochodzeniu marki i tak dalej. Wszystko macie w pierwszym filmiku i link do pierwszego filmiku oczywiście będzie na dole. Dzisiaj pielęgnacja ciała i włosów. Ja bardziej z Fenome idę w pielęgnację włosów, ponieważ pielęgnację ciała mam, słuchajcie, potem w domu i te kosmetyki no niestety nie mogą być jakoś bardzo długo, wiecie, przechowywane, otwarte i tak dalej. Więc na razie staram się zużyć to, co mam, a później będę na pewno zaopatrywała się dalej w kosmetyki Fenome. W tej chwili mam dwa preparaty do ciała. I pierwsze mam to regenerujące masło z serii migdałowej. Tutaj zobaczcie, jest już prawie całe zjedzone. Naprawdę pachnie tak, że można by je zjeść. Ono ma w sobie miód, którym pachnie. No przede wszystkim olej migdałowy i do tego ma jeszcze masło szat, są takie główne składniki. I ono pachnie właśnie takimi migdałami z miodem i mlekiem. No naprawdę bardzo słodki zapach, jeżeli nie lubicie słodkich, mdlących zapachów, no to radzę powąchać przed zakupem. Jest bardzo tłustym masłem, dlatego ja go zużyłam praktycznie całego przez zimę. Teraz już tak, no zużyję tą końcóweczkę, która tutaj jest, ale na pewno na wiosnę, lato już to nie jest dla mnie kosmetyk. Ale jeśli macie bardzo suchą skórę, atopową, naprawdę wiele dzieci z atopowym zapaleniem skóry do ciała używa tego masła. Znaczy używa, no wiadomo, rodzice kupują dla tych dzieci. Bo jest naprawdę bardzo natłuszczającym, bardzo bogatym, bardzo tłustym, takim naprawdę odżywczym masłem. Więc jeżeli naprawdę macie bardzo przesuszoną skórę, taką potrzebującą dużej dawki nawilżenia, serdecznie polecam. Super, naprawdę wszystkie masła są świetne, ale to jest takie najbardziej nawilżające. I drugim produktem, który mam, jest to Fresh Mint. To jest pumeks do stóp, już Wam o nim mówiłam. To jest chyba mój ulubiony produkt, the best, po prostu najlepszy produkt, jeśli chodzi o ciało. Mam też mały taki żel podprysznica, już Wam go nie pokazywałam, tutaj nie ma co za dużo opowiadać. To jest taka miniaturka, którą sobie kupiłam na podróży o zapachu limonki i werbeny. Natomiast Fresh Mint jest to pumeks do stóp. Nieziemsko wydajny produkt, słuchajcie. Tego naprawdę trzeba odrobinę. To jest takie, wy tego raczej nie zobaczycie. To jest taka bardzo gęsta pasta. I tutaj głównie są naturalne drobinki ścierające właśnie pumeks, czyli ze skały wulkanicznej. Do tego jest ekstrakt mięty i tymiaku, które wiadomo chronią przed bakteriami i grzybami. I pachnie właśnie miętą, co jest bardzo fajne. Ja uwielbiam produkty do stóp po zapachu mięty. On dodatkowo też troszeczkę nawilża tą skórę, ale ja przy stosowaniu tego pumeksu stosuję taki zwykły, normalny pumeks raz na tydzień i naprawdę nie potrzebuję więcej. Tym sobie robię co 2-3 dni, co dwa raczej, co dwa, czasami codziennie robię sobie po prostu pumeks, peeling i naprawdę wystarczy odrobinka wielkości ziarnka groszku na jedną stopę. Także no naprawdę jest świetny, nie oblepia wanny, co jest też ważne w wanny czy brodziku, jeśli tak robicie. W ogóle on nie oblepia, te drobinki się bardzo ładnie spłukują, jeśli się o to martwicie. No i wiadomo, jest bez żadnych sztucznych chemii i tak dalej. Więc serdecznie Wam polecam. On nie jest drogi, to kosztuje 69 zł. Tak jak Wam mówiłam wcześniej, za chwilę Wam przypomnę, możecie mieć minus 20% na niego. Więc no, wydaje mi się, że naprawdę warto, jeśli zaczynacie i chcecie coś do ciała sobie kupić albo komuś na prezent, słuchajcie, ten pomaks jest świetny pod tym względem. I teraz trzy produkty, które mam do włosów. I pierwszy jest to szampon Delicate. Uwielbiam ten szampon, to jest nowy produkt z serii dziecięcej. Tak jak mówiłam, bardzo, bardzo lubię tą serię dla dzieci. I on też pachnie brzoskwinią, co jest cudowne. Jejku, jest po prostu śliczny. Jest bardzo delikatny, bo wiadomo, jak dla dziecka ten szampon musi być bardzo delikatny, więc jest nieziemsko delikatny, ale przy tym bardzo ładnie oczyszcza włosy. Nie mam problemu, nawet jeżeli mam suchy szampon, czy olejów nie próbowałam, co prawda, ale suchy szampon zmywa bezproblemowo. Jest bardzo dobry pod tym względem, ale przy tym jest bardzo delikatny, włosy się po nim pięknie układają, są takie ładne, błyszczące, naprawdę super, polecam Wam jako szampon. Cena też nie jest za wysoka jak na te szampony organiczne, bo jak wiecie, szampony organiczne naprawdę dużo, dużo kosztują i on jest 99,3% naturalny, czyli praktycznie jest w 100% naturalny, więc zobaczcie, jaki jest świetny. I później mam tak, jeśli już mamy oczyszczanie, to mam maskę oczyszczającą do włosów. Słuchajcie, powiedzcie mi, jeśli wiecie, bo ja w żadnej innej firmie nie widziałam maski takiej oczyszczającej do włosów, typu peelingu czy czegoś takiego. To jest właśnie peeling do włosów, do skóry głowy. On wygląda tak, to jest taka biała pasta z drobinkami. Pachnie nieciekawie, nie wiem, mnie ten zapach się nie podoba.
Ona ma też tutaj glinkę, ma też oczar wirgilijski i ona przede wszystkim stosować ją się powinno przed myciem włosów, czyli moczycie sobie skórę głowy, wmasowujecie to w skórę głowy i później rozprowadzacie po włosach. Słuchajcie, to jest jedna z lepszych masek, jaką miałam w życiu, jeśli chodzi o oczyszczenie włosów, a przy tym, bo wielu osobom oczyszczenie kojarzy się z wysuszeniem. Nic bardziej mylnego, słuchajcie. Po tej masce włosy są jakbyście wyszły po prostu od fryzjera, jakbyście, nie wiem, no nie wiem, co ten fryzjer wam z włosami zrobił. One są tak pięknie lejące, ale nieobciążone, błyszczące, miękkie, układają się. Przy tym ona rewelacyjnie dzięki tym drobinkom peelingującym usuwa wszystkie środki stylizacji ze skóry głowy, takie jak suche szampony, lakiery, pianki i tak dalej. Resztki po farbowaniu, jeśli farbowałyście włosy, wiadomo, ta skóra jest tutaj zabarwiona. Bardzo ładnie to wszystko wam usunie. Przy tym nie usuwa w ogóle koloru, tak jakby z włosów. Tym bardziej jeszcze ona zachowuje kolor, bo gdy przesuniecie od góry do dołu tymi drobinkami, to one wam domkną włoski włosa. Więc naprawdę jest świetna. Naprawdę polecam wam. Mało osób do tej maski jest przekonana, bo dużo, wydaje mi się, właśnie osób kojarzy oczyszczenie z wysuszeniem. A tutaj, no jest świetna. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. I drugą maską, którą mam, to jest regenerująca maska do włosów. No tutaj, ojejku, sypie mi się. Na jej temat dużo chyba nie trzeba mówić, ona ostatnio naprawdę jest bardzo chodliwa, dostała nagrodę. Ma taki ładny, żółty kolorek, bardzo ładnie pachnie. Tutaj jest głównie masło shea, olej kokosowy, jożoba, takie naprawdę, nie jożoba, chyba migdały. Na pewno jeszcze jest olej migdałowy w jej składzie. Czyli przede wszystkim ma dobrze nawilżać włosy. I tak jak tą stosujemy przed myciem włosów, później myjemy szamponem, tak tą stosujemy po. Wiadomo, no raczej nie zalecałabym łączyć tych dwóch masek jednocześnie, bo możemy uzyskać efekt przed obciążenia włosów. I tą tak polecam używać odtąd w dół. Tu mi się coś tak jakoś dziwnie ułożyło. Od ucha tak w dół, bo ona wyżej nałożona może obciążyć te włosy, chyba że nałożycie sobie ją przed myciem, to jak najbardziej. Natomiast właśnie mówię tak, od ucha w dół i będzie sprawdzała się świetnie. Jeśli macie włosy suche, zniszczone, takie naprawdę suche i zniszczone, to ta maseczka świetnie na was zadziała. Bo ona też, słuchajcie, nie ma w ogóle silikonu w swoim składzie, więc ona działa tak, że z każdym, tak jakby zastosowaniem, ona coraz bardziej leczy nasze włosy. Wiadomo, jeśli mamy rozdwojone końcówki, no to nic nam ich nie scali i musimy ściąć te rozdwojone końce. Ale te włosy, które mamy już tutaj zdrowsze, tak wiadomo, traktowane tą maską, naprawdę będą odżywione, będą bardzo fajnie wyglądały, będą miękkie. I tak jak mówię, z każdym użyciem one będą coraz ładniejsze, więc to jest chyba najfajniejsze w tej masce. Ja już tutaj dosyć dużo jej zużyłam. Bardzo fajne jest to, że ona właśnie z każdym działaniem, z każdym zastosowaniem leczy coraz bardziej te włosy i te włosy z umycia na umycie wyglądają coraz lepiej. Ja ją stosuję sobie dwa razy w tygodniu. Tą stosuję wtedy, kiedy czuję po prostu potrzebę. Tą stosuję tak dwa razy w tygodniu. Też nie trzeba dużo, bo jest bardzo wydajna. No i to są wszystkie produkty, które mam. I tak jak mówiłam, mam dla was niespodziankę. Razem z Fenume postanowiłyśmy dać wam minus 20% na zakupy w sklepie online i w sklepach stacjonarnych na hasło Fenume. I to będzie w ten weekend 27-28 kwietnia i wtedy przez te dwa dni macie wszędzie właśnie minus 20%. I słuchajcie, jeśli macie problem i chciałbyście kupić kosmetyki, nigdy nie miałyście z nimi styczności i nie wiecie, co sobie wybrać, to oczywiście napiszcie mi na dole, ja wam bardzo chętnie doradzę, co, jak i tak dalej, co by się u was sprawdziło, co wam polecam do waszej, nie wiem, skóry, typu cery i tak dalej. Piszcie mi oczywiście, czy miałyście coś z tych kosmetyków, czy lubicie, czy nie, jaką w ogóle macie opinię. Wiadomo, to nie są tanie kosmetyki, już o tym mówiłam, ale są wydajne i tutaj no płacimy jednak za skład, bo skład jest świetny. Tak jak mówię wam, one mają minimum te 98% naturalnych składników, no więc płacimy tutaj też za skład. No i co, zapraszam do następnych filmików. Pa, pa!